Szczęść Boże, coś wam powiem. Wóz albo przewóz. Wiara albo brak wiary. Nie ma trzeciej opcji. Nie ma miejsca na byle jakość, na półprodukt. Nie ma miejsca na letniość. Tu trzeba zrobić dygresję do apokalipsy. Obyś był zimny albo gorący, nie zaś letni. Jezus mówi do apostołów: idźcie i głoście Ewangelię wszystkim, wszelkiemu stworzeniu. Pewnie, że my czujemy się dobrze w swoim sosie, czyli wśród ludzi o podobnych poglądach i dążeniach. Ale to jest tylko pół zadania zleconego przez Jezusa. Święty Paweł i święty Marek poszli do Rzymian, do pogan. Głosili. Marek to wszystko spisał, a dziś na podstawie jego tekstów my możemy, a nawet powinniśmy odpowiedzieć, czy wierzymy prawdziwie. Iść i głosić Ewangelię. Łatwo się to mówi, ale bardzo ciężko realizuje to ważne zadanie w codzienności. Naszemu przepowiadaniu towarzyszyć mają też znaki, które niestety przez nas wypatrywane nie pojawiają się od razu jako jawne znaki rzeczywistości Boga. To stwarza w nas wrażenie, że nie jesteśmy wysłuchani przez tego, który obiecał nam swoją obecność na wieki. Wczoraj uczestniczyłem w pielgrzymce motocyklowej do naszego sanktuarium w Rokitnie. Motocykliści to taka ciekawa grupa, która jednoczy się wokół różnych rzeczy. Byli z nami tacy, co chcieli się przejechać, bo ładna pogoda, ale byli tacy, co chcieli się pomodlić. Ale każdy z nich czeka na znak. O tym mówiła wczorajsza liturgia słowa, że wiele tych znaków było czynionych przez uczniów, przez Jezusa. A dzisiaj muszę się zapytać, czy ja je dostrzegam? To są ważne pytania o moje przygotowanie do misji ewangelizacyjnej. Oświadczenie na polu wiary. Ten odczytany fragment był ostatnim pouczeniem uczniów przez Jezusa. Trochę wstrząsająca, zarazem zastanawiająca. Bo jeśli chcę iść przez życie i pracować na pół gwizdka, to po co ja marnuję czas swój i innych? Zobaczmy, że gdy Jezus powiedział idźcie, uczniowie poszli. Tam nie było jakiegoś wspólnego siadania i debatowania, co mają robić, czy nam się to opłaca, czy nie. Jak coś nie wyjdzie jednym sposobem, to przecież można spróbować innego. Jak się w czymś nie domaga, to przecież Pan obiecał, że dołoży im argumentów w formie różnych cudów. Jedno wychodzi z tej Ewangelii. Podjąć się zadania, to poddać się woli Boga. Jeśli Jemu ufam, co wczoraj też ładnie mówiliśmy przy odmawianiu koronki do miłosierdzia Bożego, Jezu, ufam Tobie, to sam muszę uwierzyć w to, co mogę zrobić. Tu nie ma nic, co by sugerowało, że Jezus ma wątpliwości wobec posłanych, czy się nadają. I wobec nas też nie ma wątpliwości. Tylko od nas zależy, żeby się ruszyć i zrobić pierwszy krok. Szczęść Boże.